Dzień dobry. Na świecie nie ma dwóch identycznych genetycznie osób. Nawet bliźnięta jednojajowe różnią się punktowymi mutacjami w swoich genomach, punktowymi mutacjami, które kumulujemy od pierwszych podziałów komórkowych. W liczbie około 3 na każdy podział takiej komórki. Zresztą mówiłem o tym już wcześniej w filmie dotyczącym bliźniąt. Karta teraz gdzieś jest nade mną, wyjeżdża w którymś rogu ekranu, możecie kliknąć, zobaczyć. Wracając jednak do tego podobieństwa. Jesteśmy różni. Jak bardzo różni? No cóż, gdybyśmy pochwycili dwie zupełnie przypadkowe osoby na ulicy, zakładając, że nie są ze sobą spokrewnione, sekwencjonowali całe ich genomy i porównali te genomy w poszukiwaniu różnic, literówek, możemy tak powiedzieć, to okazałoby się, że jesteśmy jednocześnie bardzo do siebie podobni, bo podobieństwo wynosiłoby około 99,9% średnio. To bardzo dużo. Oczywiście, do jednych będziemy bardziej podobni niż do innych, do tego stopnia, że niejako odruchowo próbujemy to podobieństwo biologiczne szacować na podstawie tego, jak inni wyglądają. Zresztą możemy przeprowadzić prosty eksperyment. Pokażę Wam 3 zdjęcia, a Waszym zadaniem będzie wybrać 2 z tych 3 osób, które Waszym zdaniem są do siebie najbardziej genetycznie czy też biologicznie podobne. Proste. Proste. No to gotowi? Uwaga, start! Jeszcze parę sekund na odpowiedź, które 2 z tych osób są najbardziej genetycznie do siebie podobne Waszym zdaniem. Dobra, a poprawna odpowiedź to... Tak. Pomimo faktu, że 2 osoby na zdjęciach mają czarną skórę, to należą do najbardziej różnych genetycznie grup. Mieszkańcy Afryki są średnio bardziej genetycznie podobni do białych Europejczyków niż do czarnych aborygenów, którzy, odizolowani w Australii, skumulowali wiele charakterystycznych genetycznych różnic w porównaniu do mieszkańców wszystkich innych kontynentów. Jest to związane z historią migracji przedstawicieli gatunku ludzkiego dziesiątki tysięcy lat temu, setki tysięcy lat temu. Robiłem zresztą o tym tak pośrednio inny film, możecie znowu zobaczyć go klikając w kartę, która wyjeżdża gdzieś na ekranie. Ale przechodząc do meritum, czy wracając do meritum, chciałem tutaj zaznaczyć, że to podobieństwo to jest takie średnie podobieństwo. To nie jest tak, że zawsze czarny mieszkańca Afryki będzie bardziej podobny do białego Europejczyka niż do czarnego aborygena, ale średnio właśnie tak będzie, że to te 2 osoby, pomimo różnego koloru skóry, będą do siebie bardziej genetycznie, a więc biologicznie również podobne. I wiem, to może dziwić. Nasz mózg ma taką tendencję do kategoryzowania, co więcej, ma tendencję do takiego myślenia o świecie dookoła nas, że jeżeli coś umieszcza w jakiejś kategorii i widzi, że coś pasuje do tej kategorii, to każe nam myśleć, że wiemy, jakie to coś jest na tej podstawie, co, jak widać, potrafi być złudne. W związku z tym uzasadnionym wydaje się zastanowienie, czy pochylenie nad pytaniem, czy istnieje w ogóle coś takiego, jak rasy ludzkie. Oczywiście w kontekście naukowym, a więc w kontekście biologicznym. Dzisiaj się tym zajmę, a zajmę się tym dlatego, że bardzo często powołując się na taką biologię, wiele osób, nie mówię, że wy, prawdopodobnie nie wy, ale są takie osoby i jest ich prawdopodobnie więcej niż nam się wydaje, posuwają się w tym kategoryzowaniu bardzo daleko. To znaczy chcą widzieć świat dokładnie czarno-białym, tracąc przy tym wiele niuansów, i próbując do tego, czy próbując uzasadnić ten swój pogląd właśnie nauką. No więc dzisiaj jest pytanie, czy istnieją rasy ludzkie? Wspomniane we wstępie kategoryzowanie leży nie tylko u podstaw naszego postrzegania świata, ale także u podstaw nauki, u podstaw metody naukowej bardzo często. Od początku w zasadzie kategoryzujemy rzeczy. To są zwierzęta, to są rośliny. Ten fenomen będziemy nazywać elektrycznością, a ten magnetyzmem. To będziemy nazywać nerką, a to będziemy nazywać wątrobą. Tak mniej więcej działa nauka i w przypadku ludzi
też tak było. W przypadku przedstawicieli gatunku ludzkiego też tak było, ale prawdopodobnie zaczęło się to dużo później niż się wielu osobom wydaje, a to z prostego powodu. U zarania wszelkich cywilizacji świat był po prostu większy. Trudniej się po nim podróżowało, w związku z tym mieszkańcy afrykańskich dżungli nie mieli regularnego kontaktu, prawdopodobnie żadnego kontaktu ze starożytnymi Grekami, a ci mieli bardzo niewiele okazji, żeby spotkać mieszkańca Azji, Japończyka czy przedstawiciela cywilizacji starożytnych Chin. Tak w zasadzie było aż do epoki kolonialnej. Karol Linneusz, ojciec współczesnej taksonomii, czyli nauki o klasyfikowaniu organizmów żywych, w 1756 roku podzielił ludzkość na cztery grupy. Homo europeus, Homo asiaticus, Homo americanus i Homo africanus. Jedną rzecz warto podkreślić, jak widać zresztą po nazwach, opierał się on na kryterium geograficznym, a więc to, jaki kontynent dana proponowana odmiana zamieszkuje, a nie na kryterium, jakie współcześnie się stosuje, czy próbuje stosować, a mianowicie kolorze skóry. I nie był w tym pierwszy, bo już wcześniej Immanuel Kant podchodził do rzeczy nawet trochę bardziej ogólnie, bo mówił nie tyle o kontynentach, co nawet o klimatach. Pierwsze wyraźne zwrócenie uwagi na kolor skóry miało miejsce w 12 wydaniu dzieła Linneusza i było zasługą już nie samego autora, a edytora tego wydania, który wyróżnił 5 odmian człowieka. Jak być może zauważyliście, nie używam tutaj słowa rasa, a to dlatego, że również było ono stosunkowo rzadko używane przed XIX wiekiem. XIX wiek, rozkwit i jednocześnie powoli zmierzch epoki kolonialnej sprawił, że naukowcy coraz częściej zaczęli wykorzystywać właśnie to słowo do opisania grup ludności, czy grup ludzi, które są, ich zdaniem, posiadaczami pewnych charakterystycznych cech. Warto zaznaczyć, że liczba tych grup wahała się i to wahała się bardzo, bo od 2 do niemal 200 i bardzo często miała charakter bardziej geograficzny, jak już widzieliśmy, niż biologiczny. Trzeba też zaznaczyć, że ze słowa rasa w odniesieniu do człowieka nie korzystał na przykład Darwin, który także mówił o odmianach człowieka. A skoro już mowa o Darwinie, jego pracach na temat pochodzenia człowieka i jednocześnie biorąc poprawkę na temat tego filmu, warto zaznaczyć, że był on jednym z ważnych uczestników dyskusji, która toczyła się w XIX-wiecznej naukowej Europie, a dotyczyła tego, czy wszyscy ludzie należą w pewien sposób do tego samego gatunku, to znaczy, czy wszyscy ludzie wyewoluowali raz, a dopiero potem się różnicowali, czy poszczególne odmiany człowieka, czy też rasy człowieka, zależnie kto je opisywał, powstawały niezależnie od siebie i tylko się do siebie upodobniały, mając jednak tak naprawdę zupełnie różne rodowody. Ten pierwszy pogląd, oczywiście naukowo poprawny pogląd, który podzielał Darwin, to monogenizm, czyli ludzie wyewoluowali raz, a dopiero potem się różnicowali. Drugi to poligenizm i z jego pomocą próbowano uzasadnić istnienie między grupami ludzi nie tylko istotnych i niezasypywalnych w pewien sposób różnic biologicznych, ale także wyższość jednych z tych grup nad innymi, zarówno pod względem biologicznym, jak i intelektualnym, a także moralnym. A skoro mowa o takich niefortunnych teoriach dotyczących wyższości ras, to dygresja. Słowo Aryjczyk wywodzi się od tego samego słowa, od którego wywodzi się określenie mieszkańców Iranu. Ciekawe, czy Hitler to wiedział. Bo o tym, co tak biologicznie oznacza rasa, prawdopodobnie nie. Bo to nie jest takie proste, jak mogło się wydawać. Gdybyśmy poszukali definicji, to dowiedzielibyśmy się, że rasa to odpowiednio liczna grupa osobników w obrębie gatunku odznaczających się swoistymi cechami przekazywanymi dziedzicznie. Jednak wielu badaczy, próbując zastosować definicję rasy do gatunku ludzkiego, nie jest do końca zgodnych, jak należałoby tę definicję zastosować. To znaczy, co ona miałaby konkretnie, ale tak naprawdę konkretnie oznaczać. Jedną z hipotez jest DEM. Tak, bałgam w Sparku. DEM. Ale nie ten DEM, o którym myślicie. DEM w ujęciu biologicznym. Czyli grupa przedstawicieli gatunku zasiedlająca jednolity obszar. Tylko, gdyby DEM miał być rasą, to ras mielibyśmy tysiące.
bo w gatunku ludzkim jest po prostu tysiące demów, możemy wyróżnić tysiące demów. Może więc będzie to ekotyp, który jest w stanie niejako pogrupować te demy w taką jeszcze większą jednostkę. Słowo to określa grupę osobników przystosowanych do zasiedlania podobnych obszarów, ale tu znów napotykamy na problem. Bo podobne warunki możemy napotkać w Azji, Afryce, Ameryce Południowej czy Australii i ludzie, którzy żyją na tych terenach, przystosowali się do funkcjonowania w tych terenach, na tych obszarach w podobny sposób. Znaczy mają podobne cechy, które są adaptacjami do życia w tym terenie. Natomiast wiele osób, które postuluje zasadność używania słowa rasa w odniesieniu do człowieka, jednak uważa, że mieszkańcy Ameryki Południowej, Azji, Afryki i Australii należą jednak do różnych ras. Pozostaje więc i najprawdopodobniej o to może chodzić wielu osobom, które próbują biologicznie zastosować słowo rasa do człowieka, podgatunek. A więc zbiór osobników różnych od reszty gatunku, jeżeli chodzi o budowę i funkcjonowanie organizmu oraz takich osobników, które mogą, ale nie muszą, zamieszkiwać określony teren albo terytorium. I teraz większość źródeł, które dotyka tematu tego odcinka, jest zgodnych, że jeżeli biologicznie ktoś rozpatruje pytanie o istnienie ras ludzkich, to tak naprawdę rozpatruje pytanie o istnienie podgatunków człowieka. Czyli nad tym się teraz będę pochylał tak stricte. Czy możemy wyróżnić podgatunki Homo sapiens? Być może zwróciliście uwagę, że podgatunek, tak jak go zdefiniowałem, polega na fenotypie, czyli wyglądzie zewnętrznym organizmu, a nie genotypie, czyli sekwencji DNA. A to poważny problem. Dlaczego? Bo pozostawia dużą dowolność w interpretacji i jednak potrzeba tutaj bardziej restrykcyjnych ram i ściśle wyznaczonych cech, które pozwolą nam zdecydować, kiedy mamy do czynienia z podgatunkiem, a kiedy nie. Alan Templeton powołuje się na przykład na to, że, i od razu uprzedzam, że to może zabrzmieć trochę skomplikowanie, podgatunkiem będzie taka grupa osobników, której zmienność genetyczna w obrębie całego gatunku przynajmniej w 25% będzie znajdowała się pomiędzy klastrami, które podejrzewamy o bycie podgatunkami. Wiem, jak to brzmi? Dajcie mi chwilę, bo już tłumaczę, o co chodzi. Przypomnijmy więc fakt ze wstępu. Ilość punktowych różnic pomiędzy dwoma niespokrewnionymi przedstawicielami gatunku Homo sapiens to 0,1%. Tak średnio. I teraz, jeżeli zapostulujemy, że istnieje x podgatunków, które roboczo nazwiemy tymi klastrami i zbadamy DNA rzekomych przedstawicieli tych podgatunków, to znaczy każdy podgatunek może zawierać kilka populacji, czyli najlepiej jest zbadać bardzo dużo populacji i tak dalej, to możemy zobaczyć, gdzie jest najwięcej tych genetycznych różnic, to znaczy między którymi osobnikami one najczęściej się zdarzają. Mam tutaj na myśli różnice wewnątrzpopulacyjne, międzypopulacyjne, ale w obrębie jednego klastru, który podejrzewamy o bycie podgatunkiem, i różnice międzyklastrowe. I mówiąc, gdzie ta różnica genetyczna występuje, mam na myśli, na jakim najmniejszym poziomie występuje. To znaczy, jeżeli różnicę można znaleźć wewnątrz populacji, między populacjami i między klastrami, to będzie to różnica wewnątrzpopulacyjna. Jeżeli takie różnice genetyczne nie występują w obrębie populacji, ale pomiędzy różnymi populacjami w jednym klastrze, to będzie to różnica międzypopulacyjna. A jeżeli nie ma jej między populacjami w jednym klastrze, a jest między klastrami, to międzyklastrowa. I teraz trzymając się tego, mam nadzieję, trochę już jaśniejszego opisu różnic, wariancji genetycznej, możemy mówić o podgatunku, jeżeli 25% tej zmienności jest charakterystycznych dla tych klastrów, czyli grup, które podejrzewamy o bycie podgatunkami. Dobrze. I w 2002 roku pierwszy raz zbadano, jak duży udział jest w poszczególnych grupach tych zmienności. Spróbujcie przez chwilę obstawić, jakie to będą wartości procentowe. Praca, o której mówię, dzieliła ludzkość na 5 klastrów, zgodnie mniej więcej z tym, jakie kontynenty te populacje zasiedlają. I teraz, okazuje się, że 93,2% zmienności jest wewnątrz populacji. 2,5% między populacjami jednego klastra, a tylko 4,3% pomiędzy klastrami. Dużo, dużo poniżej 25% potrzebnych do wyróżnienia podgatunku.
Dla porównania, jeżeli zastosujemy to samo podejście na przykład dla hipotetycznych podgatunków szympansa, to okaże się, że możemy wyróżnić trzy prawdziwe podgatunki, pomiędzy którymi różnice genetyczne są charakterystyczne pomiędzy tymi podgatunkami właśnie aż w 30%. A skoro mowa jeszcze w ogóle o tych klastrach, o których wspomniałem, których było 5. Ich było 5, bo tyle kazaliśmy programowi znaleźć. Była to liczba wybrana przez autorów. Te same dane pozwalają bez problemu uzyskać również inne liczby klastrów, czyli można pogrupować genetycznie populację ludzką na 2, 3, 4, 6 bardzo dużych grup. I w żadnym wypadku kryterium 25% zmienności genetycznej międzyklastrowej nie będzie spełnione. Istnieje jeszcze drugie kryterium wyznaczania rasy. Kryterium rodowodowe, które za rasę traktuje wszystkie osobniki z jednej linii rozwojowej, czyli wywodzące się na przykład od jednej pary, jeżeli byśmy narysowali drzewo genetyczne, czy drzewo rodowodowe raczej. Czy możemy to zastosować do ludzi? I tak, i nie. To znaczy wiemy na pewno, i to pokazują bezwzględnie badania genetyczne, że gatunek Homo sapiens to jest jeden gatunek po prostu. To znaczy przechodziliśmy nawet przez bardzo wąskie gardło rozwojowe w tym sensie, że na świecie zostało w pewnym momencie mniej niż 500 rozmnażających się par przedstawicieli naszego gatunku i dopiero potem zasiedliliśmy całą Ziemię, wyszliśmy z Afryki, bo to też nie ulega wątpliwości, że tam zaczęła się nasza wędrówka po tej ziemi, że tam jest najwięcej zmienności genetycznej. O tym też mówiłem w jednym z filmów, dlaczego w Afryce jest najwięcej zmienności genetycznej, o tak zwanym efekcie założyciela, więc znowu karta gdzieś jest, możecie kliknąć, zobaczyć. Natomiast nie można tej teorii rodowodowej ras ludzkich zastosować do ludzi, a w zasadzie uzasadnić w ten sposób istnienia ras ludzkich z jeszcze innego powodu. Bo jesteśmy bardzo chętni i bardzo dobrzy w dwóch rzeczach. W podróżowaniu, co ostatnio stało się jeszcze łatwiejsze, jest najłatwiejsze w historii, i w rozmnażaniu się, co chyba jest przez cały czas tak samo trudne. I to nie byle jakim rozmnażaniu się. Rozmnażaniu się tam, gdzie akurat zawędrowaliśmy. Przez to mieszamy swoje geny, i to nie tylko między populacjami, a nawet między gatunkami. To znaczy, mieszaliśmy między gatunkami, bo w naszych DNA można odszukać ślady krzyżowania się z neandertalczykami czy denisowianami, czyli takimi hominidami, które nie dotrwały do czasów współczesnych, ale których geny jak najbardziej z nami wciąż są. W nas są. A to nie wszystko. Jakby tego było mało, to śledząc rodowody każdego człowieka obecnie żyjącego na Ziemi, zaskakująco szybko trafimy na ostatniego wspólnego przodka, czyli taką osobę, którą każdy z nas ma w swoim rodowodzie. Tłumaczyłem to ze szczegółami w innym filmie, znowu, jeżeli go nie widzieliście jeszcze, to jest on w karcie, w filmie, który właśnie tłumaczy, dlaczego jesteśmy ze sobą bliżej spokrewnieni niż uważamy. I ten ostatni wspólny przodek wszystkich żyjących dzisiaj ludzi chodził po powierzchni tej planety między 2 a 4 tysiące lat temu. Bardzo niedawno. Nie ma więc czegoś takiego jak jakaś czysta linia rozwojowa poszczególnych grup ludzkości, które chcielibyśmy nazwać rasami. A pokłosiem tego wszystkiego jest jeszcze jedna kwestia. Kwestia, która jest znów mocno związana z podgatunkiem. Mianowicie podgatunki powinny mieć ostre granice. Czyli jeżeli istnieją jakieś cechy, które je definiują, to te cechy powinny zmieniać się skokowo, a nie w sposób ciągły. U ludzi takich cech jest bardzo niewiele, a na pewno taką cechą nie jest kolor skóry, który zmienia się w sposób po prostu ciągły i nie można pokazać w jasny sposób, że to jest skóra czarna, żółta, biała i tak dalej, jakkolwiek byśmy tego nie zechcieli sklasyfikować. I jeszcze inną kwestią jest to, że za kolor skóry odpowiada 70 różnych genów, a więc bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę ciężko nam wskazać, które geny są najważniejsze, bo tutaj chodzi o oddziaływanie między tymi genami, o kombinację tych genów. Jakbyśmy się przyjrzeli, to osoby, które klasyfikowane są jako czarne w Stanach Zjednoczonych, mają więcej genów współczesnych Europejczyków, czy takich jak współcześni Europejczycy, niż osoby klasyfikowane jako białe w Brazylii. Osoby, które klasyfikowane są jako białe w Brazylii, mają często więcej genów charakterystycznych dla mieszkańców Afryki Równikowej niż wiele osób czarnych z populacji USA.
to nie jest uzasadnione etnicznie, kulturowo, historycznie i tak dalej, i tak dalej. Taka ciekawostka w ogóle, odkąd prowadzi się w Stanach Zjednoczonych spis ludności i pyta w tym spisie ludności o etniczność czy właśnie o rasę, to z jakiegoś powodu nie jest to alfabetycznie, tylko zawsze na pierwszym miejscu jest rasa biała. To w kategoriach takiej ciekawostki. Dlaczego ciekawostki? Bo biały kolor skóry, jasna karnacja, to mutacja. Badania pokazują, że domyślny kolor skóry Homo sapiens był ciemny, przynajmniej śniady. Jakie są wnioski z tego wszystkiego? Naukowe, ale chcąc nie chcąc, nie tylko naukowe. Więc po pierwsze, świat nie jest od tak po prostu czarno-biały. Próbując go do tego sprowadzić albo zakładając, że tak jest, możemy się zaskoczyć. Możemy stracić wiele z jego różnorodności. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chcemy coś powiedzieć o czyjejś biologii, o czyimś DNA, to najlepszym sposobem, żeby zbadać czyjąś biologię czy czyjeś DNA, jest zbadanie czyjejś biologii i czyjegoś DNA, a nie zakładanie, że jest tak, jak nam się wydaje, bo takie jest nasze spojrzenie, takie jest nasze klasyfikowanie świata. Mówiąc wprost, rasa w znaczeniu biologicznym ma u ludzi takie samo uzasadnienie jak podział Homo sapiens względem ulubionego koloru odcinka naukowego bełkotu albo koloru skarpetek. Oczywiście, brak podstaw do wyznaczania ras nie oznacza automatycznie, że wszyscy jesteśmy identyczni albo prawie identyczni. Czasami nasze pochodzenie, nasza etniczność da nam predyspozycję do bycia dobrym w jakimś sporcie, da nam predyspozycję do wystąpienia pewnej choroby i tak dalej, i tak dalej. Ale przechodząc jeszcze do pytania z tytułu odcinka, czy w takim razie mogę powiedzieć, że rasy nie istnieją? No właśnie nie. Chociażby przez to, że działają tak nasze mózgi, że wiele osób wciąż klasyfikuje wszystko dookoła i wszystkich dookoła według pewnych kryteriów. Kryteriów, które czasami nie mają tego biologicznego uzasadnienia. Warto jednak pamiętać, że w takiej sytuacji, taki podział na rasy, czy on jest dobry, czy on jest zły, w to akurat nie chcę wnikać, bo się na tym po prostu nie znam albo nie jestem kompetentny, ale taki podział na rasy, który jest stosowany dla ludzi na całym świecie, jest niczym innym jak konstruktem społecznym. A różnice, których się doszukujemy i które tam są albo nie są, raczej nie są biologiczne, historyczne, kulturowe czy społeczne. Warto o tym pamiętać i pokuszę się jeszcze o jedną rzecz, o jedną uwagę. Mając na uwadze to, że zgodnie ze statystykami przeciętnym widzem tego kanału jest biały Polak, nie jest powodem do wstydu czy niepokoju, że ten test na początku cię zaskoczył, że poczułeś czy poczułaś zaskoczenie tym, że z tej trójki prezentowanych osób dwie najbliżej do siebie, najprawdopodobniej genetycznie podobne, mają różny kolor skóry. Nie, bo zaskoczenie, zdziwienie jest elementem uczenia się nowych rzeczy, jest czymś dobrym, świadczy o rozwoju. Po to powinno się wstawać każdego dnia. Ale co innego, gdyby ten fakt, który wykorzystałem w tym teście, budził w tobie oburzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.